make much sense, Henry. He puts you here and then he runs around with a big cone. Marca 1981 roku prezydent Stanów Zjednoczonych Ronald Reagan zostaje zaatakowany podczas opuszczania hotelu Hilton w Waszyngtonie. W trakcie strzelaniny prezydent zostaje wepchnięty przez ochronę do limuzyny i z piskiem opon odjeżdża z miejsca zdarzenia. One of the Secret Service agents behind me just seized me here by the waist and plunged me head first into the limo. I landed on the seat and the seat divider was down, and then he dived in on top of me, which is part of their procedure to make sure that I'm covered. Po tym jak agent Secret Service nie znajduje krwi na ciele Reagana, stwierdza, że prezydent nie został ranny. Rawhide is okay. Follow up. Rawhide is okay. You want to go to hospital or back to the White House? We're going to the White House. W tym momencie w stacjach informacyjnych pojawiają się pierwsze newsy na temat zamachu na Reagana. Details are very sketchy at this moment. We don't know precisely what happened. We don't know the sequence. First of all, the president is safe. Prezydent był bezpieczny, jednak nie było z nim najlepiej. And just then I coughed. And I had a handful of bright red frothy blood. Zmiana decyzji w limuzynie zapada natychmiast. Roger, we want to go to the emergency room of George Washington. That's the Roger. Go to George Washington fast. Roger, stop. Agent Jerry Pear, który podjął tą kluczową dla życia Reagana decyzję, po latach relacjonował ten moment tak. I thought, we're clear. But then he started spitting up blood. About DuPont Circle. Underneath, you know, you go under DuPont Circle. And so I looked at it and I said, I'm taking you to the hospital. He looked pretty bad. I asked God to let him live. Lord, let him live. Prezydent został przewieziony do szpitala i od razu przetransportowany na salę operacyjną. Światowe media obiega informacja, że z prezydentem jednak nie jest najlepiej i został on postrzelony. He was wounded. My God. He was the president was hit. He is in stable condition. All this information. The president was hit. He was hit in the left chest according to this, but he is in stable condition and the typed information I have is that he is okay. Speak up. One shot, stable. The president was hit. One, my God, the president was hit. All this. Szósty pocisk wystrzelony przez zamachowca trafił w limuzynę i rykoszetem wylądował w okolicach żebra Ronalda Reagana. Z pozostałych pięciu strzałów trzy raniły inne osoby. Pierwsza kula dosięgnęła Jamesa Brady'ego, sekretarza prasowego Białego Domu. Kula przeszła przez jego czaszkę, w wyniku czego rzecznik nigdy nie wrócił do pełni zdrowia. W 2000 roku na jego cześć został nazwany pokój konferencji prasowych znajdujący się w Białym Domu. Congratulations, Jim Brady. Drugi pocisk trafił funkcjonariusza policji Tomasa Delahantiego, widocznego w prawej części ekranu. Kula trafiła go w kark. Upadł on obok Brady'ego, krzycząc jestem trafiony. Trzeci strzał był chybiony, a czwarty trafił agenta Secret Service Tima McCarthy'ego, który zajął szeroką pozycję, aby uchronić prezydenta. Piąty strzał był chybiony. Szósty trafił w prezydenta. Prezydenta, który po przetransportowaniu do szpitala na stole operacyjnym walczył o życie. Wtedy też padły pamiętne słowa wypowiedziane przez Ronalda Reagana. We took him to the operating room. He looked up at me and he said, I hope you all are Republicans. And I said, today we're all Republicans, Mr. President. Zamachowcem był John Hinckley, który stał w tłumie gapiów przed hotelem Hilton, tuż za kamerzystami relacjonującymi to wydarzenie. Po oddaniu strzałów został on natychmiast unieruchomiony przez policję, a następnie przewieziono go na przesłuchanie. According to sources, John Hinckley Jr., the accused gunman, may have tried to kill Mr. Reagan because of an infatuation with a young actress. U Hinckleya wytworzyła się obsesja na punkcie aktorki Judy Foster, którą zobaczył w filmie Taksówkarz. Wierzył, co zresztą i napisał do Judy, że zabijając Reagana zdobędzie jej serce i połączy ich to na zawsze. Od dłuższego czasu nagabywał ją i prześladował. No.
Who is this? John. Who? Oh no, not you again. Look, I really can't talk to you, okay? But do me a really big favor. You understand why I can't, you know, carry on these conversations with people I don't know. You understand that it's dangerous and it's not done, it's not fair, and it's rude. Oh, all right? Well, I'm not good at this one. Well, I understand that. It's the same thing. Okay? So you just don't ever want to talk? No. It's been really nice talking to you. Hinckley wysyłał jej mnóstwo miłosnych listów, jednak nie udało mu się nawiązać żadnego znaczącego kontaktu z aktorką. W końcu zdecydował się zaimponować jej zamachem na prezydenta, myśląc, że dzięki temu zapisze się w historii i będzie dla niej równym sobie partnerem. Hinckley śledził prezydenta Jimmy'ego Cartera od stanu do stanu, jednak został aresztowany w Nashville pod zarzutem posiadania broni palnej. W 1981 roku zaczął brać na celownik nowo wybranego prezydenta Ronalda Reagana. Tuż przed zamachem na życie Reagana napisał: w ciągu ostatnich 7 miesięcy zostawiłem ci dziesiątki wierszy, listów i wiadomości miłosnych w nikłej nadziei, że mogłabyś się mną zainteresować. Chociaż kilka razy rozmawialiśmy przez telefon, nigdy nie miałem odwagi, by po prostu podejść do ciebie i się przedstawić. Powodem, dla którego teraz podejmuję tę próbę, jest to, że nie mogę dłużej czekać, aby zrobić na tobie wrażenie. Po zamachu aktorka była zszokowana tym, co się wydarzyło. I felt very shocked. Very frightened, and I believe that it's, you know, that the letters were assumed to have been, you know, love type letters. When did you first realize the connection between the Hinckley and the letters and the Hinckley who shot the president? Well, how many Hinckleys do you know? Podczas procesu Hinckleya w 1982 roku oskarżony o 13 przestępstw John został uznany za niewinnego z powodu niepoczytalności. Hinckley został przeniesiony pod opiekę psychiatryczną. Wkrótce po procesie napisał: strzelanina była największą ofiarą miłości w historii świata. Był rozczarowany tym, że Judy Foster nie odwzajemniła jego miłości. Wyrok wywołał powszechne oburzenie. Podobnie jak Judy Foster, zszokowani wydarzeniami sprzed hotelu Hilton byli najbliżsi Johna Hinckleya, jego rodzice. I learned about it from a telephone call, and it was a man who identified himself as a reporter from the Washington Post. And he said, Mrs. Hinckley, do you have your television set on? And I said, yes. He said, you are aware of the assassination attempt? And I said, yes. He said, did you know that your son, John Hinckley, has been identified as a man who shot the president and the others? And it shocked me so. Of course, I didn't believe him. I didn't know what to believe. I hung up the telephone, and I thought, I've got to call Jack. I've got to talk to Jack. W 2016 roku John Hinckley wyszedł na wolność. Aktualnie prowadzi on kanał w serwisie YouTube, na którym gra na gitarze i śpiewa piosenki. Szybkie działanie zespołu szpitalnego, jak i agentów Secret Service uratowało prezydenta przed śmiercią. He was so white. I never seen anybody so white. And he had that thing over his face to help him breathe. And there was blood. And he opened his eyes and saw me. And that's when he said, honey, I forgot to duck. Mimo że przebieg pooperacyjny był skomplikowany, po paru tygodniach Ronald Reagan opuścił szpital i mógł wrócić do pracy w Białym Domu. Mr. Speaker, the President of the United States. You wouldn't want to talk me into an encore, would you? The Pope forgave the man who shot him. You forgive John Hinckley? Yes.